Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny zielony przepis. Tym razem będziemy przyrządzać pesto z rukoli z makaronem. Danie bardzo proste, z pewnością znajome, ale pokrótce jeszcze przybliżę, w jaki sposób należy to wykonać, aby było smacznie. Więc pierwsze, co potrzebujemy, to rukola. Taka rukola, ta jest akurat świeżo zerwana. Listki są nieco mniejsze chyba od tej rukoli, którą kupujemy w sklepie, ale smak jest zdecydowanie lepszy, ponieważ jest taka bardziej ostra. Mamy rukolę. Oczywiście, jeśli nie chcemy używać rukoli, możemy użyć jakichś innych liści. Możemy użyć samej pokrzywy, możemy użyć szpinaku. Tutaj jest pełna dowolność, ponieważ smak będzie i tak nadawany przez dodatki. Do tego oczywiście możemy sobie właśnie tutaj kilka liści pokrzywy dorzucić. Pokrzywa nam wzmocni odporność. I podstawą będzie właśnie coś zielonego. Natomiast jeśli chodzi o dodatki, będzie to sok z cytryny, który nada troszeczkę charakteru. Nie będzie takie mdłe. I będzie to czosnek. Czosnek w pesto uważam jest niezbędny i bez czosnku żadne pesto dobre nie będzie. Damy sobie na przykład na taką ilość dwa ząbki. Czosnku nie należy się bać, ponieważ nie będzie on taki w końcowej fazie mocno wyczuwalny. No teraz nie powiem. Troszkę czuć. Jest to już młody czosnek zakupiony na ryneczku za cenę dość wygórowaną. Dobra, czosnek mamy. Solimy. Soli nie za dużo, może tak z pół łyżeczki, ponieważ wbrew pozorom to potem jeszcze jakieś takie się staje bardziej słone. Nie wiadomo dlaczego. Teraz troszkę pieprzu. No i żeby to było rzadkie, bo to się musi nam z makaronem rozprowadzić, to dolewamy sobie oliwy. Oliwa z oliwek będzie najlepsza. Każdy inny rodzaj tłuszczu może być nieco gorszy, ponieważ ma już taki inny charakterystyczny smak. Z olejem rzepakowym on będzie takie troszeczkę nie do końca chyba spełniające oczekiwania. I żeby to było gęściejsze, żeby było takie bardziej zawiesiste, możemy dodać różnego rodzaju pestki lub orzechy. Ja mam akurat świeżo tłuczone o poranku orzechy włoskie od babci. Lekko podprażone, żeby smak był taki wyraźniejszy. O, myślę tak z trzy garstki tych orzechów. Jeśli Państwo potrzebują dokładne proporcje, to myślę, że w przypadku pesto nie należy się nimi przejmować, bo jak damy troszkę więcej czy mniej poszczególnego składnika, to się też nic wielkiego nie stanie, ani to nie będzie miało wpływu wielkiego na smak, ani na konsystencję, więc spokojnie można sobie odpuścić tutaj taką dokładność i precyzję. No i dobra, mamy wszystko. Zatykamy. No i musimy to tylko jeszcze zmiksować. Chwileczkę nam to zajmie. Ale spróbuj. No i mamy, proszę zobaczyć. To jest taka gęstość mniej więcej. I teraz najprościej to będzie wyłożyć sobie albo do miski i rozmieszać z parmezanem, albo z serem żółtym tartym. Wtedy będzie właśnie jeszcze taki smak typowo charakterystyczny oraz troszeczkę to będzie też gęściejsze. Do tego jeszcze, jeśli Państwo lubią na przykład suszone pomidory, to jak najbardziej można wrzucić suszone pomidory i zmiksować również z suszonymi pomidorami i wtedy będzie smak taki nieco inny. Dobra, czyli rzecz, której potrzebujemy teraz, to makaron. Mamy gotowy makaron. Najlepiej, jeśli będzie to makaron typu wstążka, szerokie takie wstążki. I do naszego makaronu wrzucamy sobie pesto.
O. I powstaje nam taki wspaniały sosik w kolorze zielonym. Do tego od razu możemy dosypać parmezan czy też ser tarty żółty i razem z tym wszystko mieszać. A możemy się zdecydować, że tylko na przykład na końcu sobie już posypujemy gotowe danie. Ok. Powiedzmy, że wymieszaliśmy całość. W domu oczywiście dowolność. Można ręką, można chochlą, jak tam kto woli. Tutaj staram się kulturalnie zamieszać. Dobra. No i teraz nakładamy porcyjkę na talerz. O, widelec będzie bardzo przydatny. No i żeby to było bardziej apetyczne, możemy sobie właśnie posypać jeszcze troszkę serem. O, tu mamy świeże listki oregano, które świetnie pasują do dań typu włoskiego. Jeśli Państwo sobie kupią kiedyś oregano i zdecydują się posadzić w ogródku, to jest to roślina bardzo ekspansywna i w ciągu kilku lat będziecie Państwo mieli pole oregano. Także trzeba uważać. Żeby było ładniej, możemy sobie różnego rodzaju kwiatki jeszcze porzucać. To akurat kwiatki, zagadka. Co to za kwiatek? Wszyscy mówią, że to rzepak, bo teraz kwitnie, ale to nie jest rzepak. Tak właśnie kwitnie, używany przeze mnie wcześniej jarmuż. To są kwiatki jarmużu, który wygląda jak rzepak, dlatego że pochodzi z tej samej rodziny roślin krzyżowych, które są najzdrowsze dla naszego organizmu. Te wszystkie kapusty i tego typu właśnie warzywa. Dobrze, tu mamy jeszcze kwiatek biały. Po listku może Państwo poznają, z czego ten kwiatek pochodzi. Ten kwiatek pochodzi z rukoli. Tak kwitnie rukola. To jest akurat rukola zeszłoroczna, która już kwitnie, bo przezimowała. O, i w ten sposób gotowe danie. Proszę bardzo. Degustuję. Muszę nawinąć, żeby się nie upaćkać. Przepyszne. W 10 minut mąż będzie zachwycony. Dziecko zje na pewno z rozkoszą.